Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szafran i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj chciałbym pochwalić się Wam ostatnim zakupem do oferty Szafran Inwestycje, a jest nim samochód widoczny za mną, mianowicie Bosmal Cabrio 650. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Bosmal Cabrio 650, czyli unikatowy, bardzo rzadki samochód, bardzo rzadka odmiana Fiata 126P, oryginalny kabriolet tak naprawdę, zbudowany w Bielsku na bazie Fiata 126P. Właśnie, według dokumentacji, która tutaj została do tego samochodu dołączona, ponieważ posiadając taki samochód, od razu Wam powiem, że do tej fabryki Bosmal możecie sobie napisać, wysłać do nich numer VIN waszego samochodu i oni potwierdzą Wam autentyczność waszego egzemplarza i dodatkowo możecie u nich uzyskać jeszcze troszeczkę więcej informacji na temat waszego właśnie samochodu. I tutaj mam taką właśnie dokumentację dołączoną do tego samochodu, czyli historię korespondencji z panem właśnie z Bosmala, gdzie mówi, że jest to 157 sztuka wyprodukowana tego modelu właśnie z 466, które łącznie wyprodukowane zostały. Ten egzemplarz zaraz po wyprodukowaniu został wysłany na rynek holenderski, tam właśnie został sprzedany i w późniejszym czasie, około 4 lat temu, został do Polski z powrotem sprowadzony. Jak widzicie, jest on w bardzo dobrym stanie. Jeśli chodzi o blacharkę, to tutaj za bardzo do czego nie ma się przyczepić, kolokwialnie mówiąc. Ma jakieś takie drobne rzeczy, jak sobie tutaj spojrzymy, zobaczcie, w tym i w tym miejscu są rzeczy, które pasowałoby zeszlifować i je poprawić. Natomiast lakier na tym samochodzie w większości jest oryginalny. Od spodu oczywiście korozji nie ma i zobaczcie, w tych tutaj miejscach widocznych, pokażę Wam, gdzie niegdzie z tego samochodu jeszcze odchodzi konserwacja, zobaczcie, tam właśnie widać piękną białą blachę pod spodem, która jest naprawdę zdrowa. I to, co możecie zauważyć, to jest tutaj taka rura, mianowicie ten samochód, jako ciekawostkę powiem Wam, że jest jeszcze rzadszy od przeciętnego Bosmala, ponieważ został on fabrycznie wyposażony w ogrzewanie postojowe Webasto. Powiem Wam, miałem już kilka egzemplarzy Bosmali w swojej karierze, tak to nazwę. Natomiast pierwszy raz trafia mi się egzemplarz z oryginalnym właśnie tym ogrzewaniem postojowym, z całą instalacją. I to ogrzewanie oczywiście jest sprawne. Zobaczcie, mamy tutaj tabliczkę znamionową tego ogrzewania. I to, co widzieliście tutaj pod błotnikiem, to jest wydech, który odprowadza od tego ogrzewania spaliny. I pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda tutaj w komorze silnika. Zobaczcie, tutaj na przewodzie doprowadzającym paliwo do pompki paliwa mamy taki trójnik i jest rozdzielenie paliwa, które wężykiem dostaje się właśnie do instalacji Webasto. Jak już jesteśmy przy silniku, to spójrzcie na to, że on wygląda tutaj naprawdę pięknie, ponieważ poprzedni właściciel tego samochodu wykonał tutaj dosyć dużo pracy. Pracę taką naprawdę, można powiedzieć, mozolną i trudną. Czyli zobaczcie, został wyciągnięty cały silnik, oczywiście jego oblachowanie zostało wypiaskowane i mamy to tutaj pomalowane proszkowo
w połysku, co prawda. Oryginalnie myślę, że powinien być to półmat, natomiast ten połysk tutaj cieszy oko. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy oczywiście też nową naklejeczkę, nowy wydech, także silnik od strony wizualnej naprawdę pięknie się prezentuje i też super brzmi, jest naprawdę w świetnej kondycji, co zaraz usłyszycie, kiedy tym samochodem zwyczajnie się przejedziemy. Mamy tutaj oczywiście nowy wydech, zobaczcie. Nowe sprzęgło i szereg innych rzeczy, które tutaj, jeśli chodzi o mechanikę, zostały wykonane, więc auto jest w pełni sprawne i przygotowane, można powiedzieć, do sezonu. Oczywiście drobne rzeczy takie wizualne, które zaraz Wam też pokażę, są do zrobienia, natomiast myślę, że jest to już taka łatwa, lekka i przyjemna praca. Tutaj mamy też zestaw dodatkowych wygłuszeń. W dokumentacji mam też takie ulotki, które informowały o tym, że ten zestaw można w Bosmalu dokupić i samochód dodatkowo sobie wygłuszyć. Tutaj jest to zamontowane i fajnie sprawdza się to w trakcie jazdy, ponieważ w środku jest naprawdę cicho. Dodatkowym plusem, na który należy zwrócić uwagę przy tym samochodzie, jest stan listew ozdobnych oraz zderzaków. Zobaczcie, tutaj te listwy nie są w żaden sposób odkształcone, nie są wyblakłe, nie mają takich rys czy przetarć, więc widać, że ten samochód był przechowywany w świetnych warunkach, sprzyjających właśnie temu, że ten plastik zachował się w bardzo dobrej kondycji. Tutaj podpowiadając ludziom, którzy szukają nawet chociażby zwykłego FL-a, zwróćcie zawsze przy zakupie uwagę na te zderzaki, czy też na listwy i lusterka, ponieważ takie rzeczy jak właśnie te listwy są później nie do dostania, a żeby je zreanimować, to też nie jest taka łatwa sprawa, więc warto zwrócić uwagę na to, w jakim one są stanie. Przechodząc jeszcze dalej do takich smaczków typowo bosmalowskich, czyli zarezerwowanych do tego właśnie kabrioleta, to przy zakupie takiego samochodu również należy zwrócić uwagę na to, jak zakończone są tutaj te drzwi. Oryginalnie i fabrycznie drzwi były cięte i w oryginalnym Bosmalu tutaj powinniście mieć takie wygięcie właśnie tych drzwi. Jeśli te drzwi były wymieniane, to zazwyczaj nikt o tym nie pamiętał, żeby to później wygiąć i będą tutaj w tym miejscu proste, dlatego właśnie można w ten sposób zweryfikować sobie chociażby to, czy drzwi w tym pojeździe są również oryginalne. Tutaj w tym miejscu, patrząc na zawiasy, możemy zauważyć, że one jeszcze nawet nie były odkręcane, więc tutaj te drzwi na pewno są w tym pojeździe oryginalne. Oczywiście Bosmal, jak widzicie, ma wycięty dach, nie da się tego przeoczyć i jest to narażenie konstrukcji samochodu, dlatego tutaj w tym samochodzie zastosowano drugą dodatkową podłogę w tym pojeździe, zobaczcie. W miejscu, gdzie standardowo w Fiacie 126P kończyłby się próg, tutaj mamy jeszcze wyższą blachę wystającą właśnie ponad to miejsce. Ten samochód jest węższy w środku między nadkolami, przez to, że jest tutaj właśnie zastosowana dodatkowa podłoga. I tylko dzięki temu właśnie i temu, że zostawiono tutaj ten pałąk, możemy swobodnie w tym samochodzie otwierać i zamykać drzwi. W przeciwnym razie oczywiście konstrukcja zostałaby na tyle, że tak powiem, zaburzona, że po wycięciu dachu byłoby to pewnie niemożliwe, żeby te drzwi otworzyć. Idąc dalej właśnie z rzeczy jeszcze charakterystycznych dla Bosmala, zobaczcie, mamy tutaj przypiętą na guzikach taką kapę z materiału. Oczywiście nie jest to skóra, tylko jakiś materiał do skóry podobny. Po jej odpięciu mamy tutaj schowany dach, który również jest z tego samego materiału. Ma on oczywiście boczne oraz tylną szybę, nazwijmy to, ponieważ są one z plastiku. Natomiast po rozłożeniu tego pałąka i po założeniu dachu mamy coś na kształt właśnie przykrytego kabrioletu. Oczywiście jest to takie przykrycie prowizoryczne, ponieważ jadąc gdzieś tam w deszczu, ta woda na pewno dostawałaby nam się do środka. Jest to bardzo kiepsko wykonane, nawet jak na tamte lata, więc oczywiście jazda z tym dachem jest, można powiedzieć, bardzo niewygodna i nikt pewnie tym samochodem już z dachem jeździł nie będzie. Natomiast plusem właśnie, jeśli chodzi o ten egzemplarz, jest fakt, że ten dach został na nowo uszyty, ta kapa również jest nowa, więc tutaj o to nie musicie się martwić. Dodatkowo, jeśli ktoś z Was miał kiedyś Bosmala lub interesuje się tą tematyką, bardzo często w tych modelach jest historia pod tytułem brak właśnie tych znaczków, czyli Bosmal, oraz oznaczeń na tylnej klapie, takich jak właśnie Cabrio
i oznaczenia 650. Tutaj te oznaczenia są kompletne i co ważne, według mojego doświadczenia, patrząc na te znaczki, są one oryginalne. Nie jest to żaden druk 3D, czy też dzisiejsza produkcja, tylko oryginalne właśnie odlew z tamtych lat. Przechodząc do wnętrza, to zauważcie, że mamy tutaj oczywiście fotele Intergroklin, które właśnie w tym samochodzie powinny się znajdować. Jeśli chodzi o wzory tych foteli, to była ich tutaj bardzo duża ilość. Spotkałem się już naprawdę z wieloma wzorami, jeśli chodzi o wykończenie tych foteli, więc tak naprawdę te fotele można sobie oprzeć dowolnie, według własnego uznania, gdzieś tam u tapicera i myślę, że to nikogo razić po oczach nie będzie. Tutaj ten fotel, zobaczcie, ma takie drobne uszkodzenia oraz są one dosyć mocno wyblakłe, więc myślę, że tym można byłoby się zająć, po prostu oprzeć je na nowo. Dodatkowo tutaj zobaczcie, mamy też panel sterowania właśnie tym webastą, możemy je włączyć i ustawić sobie temperaturę wewnątrz pojazdu. Co ciekawe jeszcze, jako właśnie ciekawostka dotycząca tego egzemplarza, to powiem wam o jednej rzeczy. Zobaczcie, mamy tutaj oryginalną bosmalowską tabliczkę znamionową, sygnowaną Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych i na tej tabliczce mamy numer VIN zaczynający się od literek S, U, E. Taka historia jest związana z tymi samochodami, że właśnie ten ośrodek, kiedy kupował karoserię z fabryki Fiata 126P, to one były sygnowane numerami VIN zaczynającymi się na litery S, U, F. Później właśnie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy sygnował te karoserie oraz zmieniał ich numer na S, U, E. Ale zobaczcie, w tym egzemplarzu mamy na podłodze literki S, U, F, a na tabliczce znamionowej literki S, U, E. Oczywiście ta wątpliwość tutaj też na tyle wzbudziła w poprzednim właścicielu jakieś podejrzenia, że napisał do fabryki Bosmala i zapytał o tą rozbieżność. I odpisano mu, że nastąpiła najprawdopodobniej zwyczajna pomyłka i zapomniano zmienić numer na karoserii Fiata 126P, tak żeby pasował on do tabliczki znamionowej i że oczywiście numer SUE jest jak najbardziej poprawny, natomiast nastąpiła pomyłka. Wyobrażacie sobie coś takiego w angielskiej, czy też amerykańskiej, a nawet niemieckiej fabryce? Bo ja nie. Więc jeśli chodzi o jakość, no to właśnie tak to było wykonane. A swoją drogą zastanawiam się, czy ta zmiana na SUE była podyktowana tym, że bardzo prosto było zmienić taki numer VIN na karoserii, po prostu dobijając tutaj jedną do niego kreseczkę. Także taka historia i ciekawostka związana z tym samochodem. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak wam ten egzemplarz się podoba i czy chcielibyście się nim przejechać. A dla osób, które chciałyby, zapraszam teraz do środka, ubieram kamerę na głowę i zrobimy sobie krótką jazdę tym samochodem. Dobra, możemy więc zacząć testy jazdy tym samochodem. Dzisiaj mamy, jak widzicie, przepiękną pogodę. Jest około 30 stopni, pełne słońce, bezchmurne niebo. Jest naprawdę idealna pogoda właśnie do podróżowania tego typu samochodem. Jeśli chodzi o walory jezdne, w takim właśnie aucie jak Fiat 126P w kabriolecie, to oczywiście nie ma się tutaj czym zachwycać. Przy pogodzie takiej jak ta na pewno jeździ się świetnie i są super wrażenia, ale jadąc gdzieś tym samochodem w deszczu przy założonym dachu, na pewno byłoby to po prostu niewygodne i zwyczajnie nieprzyjemne, ale tego samochodu nikt nie będzie kupował po to, żeby nim nie wiadomo jak dużo jeździć. Oczywiście przy pogodzie takiej jak ta bierzemy sobie rodzinkę, tak jak to miało u mnie miejsce wczoraj. Z żoną, z dziećmi można było przejechać się na lody. Fajna zabawa, wszyscy rowerzyści, wszyscy przechodni oczywiście za tym samochodem się oglądają. Pokazują nam zawsze kciuk w górę, cieszą się też tym, że mogli taki samochód zobaczyć, ponieważ jest to auto niespotykane, a Fiaty 126P są teraz na topie, więc oczywiście każdy z sentymentem spogląda na tym pojazdem, pomimo tego, że prowadzenie jest zwyczajnie kiepskie, chociaż trzeba dodać, że właśnie jazda tą wersją ma też takie swoje specyficzne walory, specyficzne, można powiedzieć, tutaj odczucia towarzyszą prowadzeniu tego samochodu właśnie w wersji cabrio.
ponieważ jeśli ktoś miał okazję jeździć zwykłym maluszkiem, a na pewno takich ludzi nie brakuje, wsiadając właśnie do tego modelu, możemy tutaj poczuć takie lekkie wrażenie, jakbyśmy sterowali go-kartem. Ten samochód mocno reaguje właśnie na ruchy kierownicy, jest dużo sztywniejszy i też to czujemy prowadząc takie auto. I przez to, że jest fajnie ten silnik z tyłu wygłuszony, to naprawdę słychać go mniej niż w zwykłym Fiacie 126P i to jest na pewno mocno przyjemne. Jeśli chodzi o jazdę już stricte tym egzemplarzem, to tutaj nic nie stuka, nic nie puka, nie ma ściągania na lewo czy też prawo. Fajnie ten silnik pracuje, tak jak mówię, cichutko, ma fajną moc. Tutaj widać, że ktoś po prostu się postarał i dołożył tutaj mnóstwo pracy do tego samochodu, jeśli chodzi o jego mechanikę. No i nie ktoś, tylko po prostu poprzedni właściciel, też serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie to oglądał, bardzo fajny człowiek. I tak jak mówię, dołożył on tutaj pracy, także takie najważniejsze rzeczy zostały zrobione. A takie rzeczy, jak widzieliście, gdzieś tam estetyka, fotele, różne takie już drobniejsze drobnostki, można powiedzieć, można sobie to poprawić samemu i też pewnie nad tym będziemy pracować tutaj przez ten czas, jak ten samochód będzie w naszej ofercie, bo zamysł zakupu tego auta był właśnie taki, żeby troszeczkę się nim pocieszyć tutaj przy tej pięknej pogodzie, przy wakacjach, które właśnie się rozpoczęły, a potem oczywiście będzie on na sprzedaż. Jeśli ktoś z Was chciałby taki samochód u nas zakupić, to oczywiście zapraszamy do rozmów, do telefonowania. O, spadł nam tutaj mały Bosmal w wersji mini, ale później go będziemy szukać, to oczywiście zapraszamy do rozmów, jesteśmy otwarci na oferty i taki samochód oczywiście chętnie sprzedamy, natomiast w odpowiedniej cenie, ponieważ jest to auto niezwykle rzadkie. Słuchajcie, tutaj gdzieś tam jest dostępny oczywiście do Szafran Inwestycje numer w internecie i nie ma praktycznie miesiąca, żeby ktoś nie zadzwonił i nie zapytał, czy mamy jakiegoś Bosmala w ofercie. Te samochody są naprawdę poszukiwane, a ich podaż jest minimalna przez to, że właśnie jest to unikat pod względem takim, że on rzuca się już w oczy, jest to niskoseryjna produkcja i to widać na pierwszy rzut oka, ponieważ nie mamy tutaj w tym samochodzie dachu, jest to wersja cabrio. Dlatego też on jest taki charakterystyczny. Wyprodukowano tego samochodu tylko 466 sztuk, z czego 400, można powiedzieć tam może mniej niż 400, bo około w tych legendach, które gdzieś tutaj krążą, to około 100 sztuk zostało tylko na naszym rodzimym rynku, a reszta to wszystko poszło na eksport, więc tym bardziej ciężko taki samochód gdzieś tutaj u nas w Polsce do zakupu znaleźć. I oczywiście przez sentyment do tego modelu i przez to, że było go... O, tutaj jakiś niecierpliwy kierowca. No także pozdrawiamy pana z Toyoty. Może będzie się mógł oglądnąć na tym nagraniu. No i przez to, słuchajcie, że właśnie sentyment jest niezwykły do samochodu Fiat 126P jako tako wersji zwyczajnej. To również w połączeniu z tym, że jest to taka wersja unikatowa, gdzie wyszło tylko 466 sztuk właśnie tego modelu, to ma szansę na niezwykły wzrost wartości ten pojazd właśnie w przyszłości. Myślę, że jeszcze jakieś 5 do 10 lat ten samochód na pewno będzie drożał. Jest to fajna, w mojej ocenie oczywiście, inwestycja. Jako właśnie zakup inwestycyjny tego modelu, a przy okazji taki, który da nam troszeczkę radości i może będziemy go mogli wykorzystać jako hobby, jako pasję do poruszania się właśnie takim pojazdem na zloty z rodziną i z przyjaciółmi, tak żeby było po prostu wesoło. Także co, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wam ten samochód się podoba. Jeśli nie chcecie póki co kupować Fiata 126P w wersji 1:1, to oczywiście zachęcam Was do zakupu Puzzli z Fiatem 126P. Jest to nasz produkt, możecie go znaleźć na Allegro. Wszystkie te puzzle zostały wyprodukowane w Polsce, także oczywiście wspieracie lokalny biznes z wysyłką Smart na Allegro do zamówienia. Jeśli wpiszecie puzzle Fiat 126P, serdecznie Was do tego zachęcam. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!